Siemanko, witam w kolejnym odcinku Nerdeja pokazującym kolejną przygodę Boberskiego i Trika, czyli ekipy, starej ekipy XP.pl. De facto możecie sobie wejść na stronę, jest bardzo fajna. Dobra, nie o tym chciałem. Materiały, które dostaniecie tutaj, w przeciwieństwie do tego, co mówiłem na temat Popradu, będą raczej puszczone ciągiem, ponieważ nie ma w nich narracji jako takiej. To znaczy, nie mieliśmy za bardzo podzielonych dni i bardziej chaotyczna była ta wyprawa majówkowa, więc opowiem wam o tym, co sobie tam zobaczycie, a potem zobaczycie to wszystko i generalnie już pożegnamy się z jazdem kolejką linową, nie ze mną, więc słuchajcie. Majówkę spędziliśmy w Krościenku nad Dunajcem, bardzo fajna miejscowość w Pieninach, czyli mówiłem to w wielu filmach, moim ulubionym paśmie górskim, jakie istnieje w Polsce. Kocham Pieniny ze względu na to, że jest tam bardzo dużo długich, płaskich szlaków, malowniczych szlaków, którymi idziesz obok Dunajca. Jak ktoś chce, można sobie spłynąć nawet tym Dunajcem. Jeżeli ktoś chce, można sobie wejść na inne szlaki, bardziej skomplikowane, jak na przykład szlak na Trzy Korony, który zobaczycie tutaj częściowo. Ale najważniejsze i najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że można tam chodzić naprawdę malowniczymi krajobrazami i idziesz sobie lasem. Jest bardzo fajnie, jest bardzo relaksująco. Udało nam się iść wtedy na Słowację na chwilę, którą potem odwiedziliśmy jadąc do Popradu, ale weszliśmy sobie na Słowację na chwilę. Szliśmy piękną trasą koło Dunajca, którą kiedyś, ponieważ ja w tych wszystkich miejscach byłem z babcią wiele lat temu i to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Teraz jest tam droga asfaltowa, jest wszystko ładnie zrobione. Jest tam szlak rowerowy, taki długi mega, nie pamiętam jak on się, to jest pieniński szlak rowerowy czy coś takiego, w każdym razie jest tam kilkadziesiąt kilometrów, więc można sobie tam w każde miejsce praktycznie dojechać rowerem, o czym w gruncie rzeczy jakoś nie wiedzieliśmy, bo może byśmy skorzystali z tego i moglibyśmy wtedy zobaczyć na przykład Czerwony Klasztor, do którego można było dojechać rowerem i inne miejsca, do których również można było dojechać rowerem, nieważne. Pochodziliśmy sobie tam, była to trochę taka droga memory lane dla mnie, ponieważ lazłem tymi wszystkimi ścieżkami, którymi szedłem z babcią wiele lat temu. Tam, gdzie kiedyś my przechodziliśmy przez granicę, no była oczywiście budka z celnikiem, który podbijał mi w moim paszporcie pieczątkę. To była jedna z kilku pieczątek, którą miałem. Teraz jest po prostu napisane granica państwa, idzie się dalej, nie? Bo jesteśmy w Schengen wszyscy. Więc miałem takie mega, mega fajne wspomnienia. Opowiadałem też babci o tym, babcia już nie ma tyle siły, więc moje opowieści, kurde, coś mnie swędzi cały czas w nosie, sorry wielkie, moje opowieści trochę przypomniały jej tego, gdzieśmy tam sobie razem łazili. Zobaczycie trochę ujęć Dunajca. Krościenko niestety nie jest zbyt dobrą bazą wypadową, bo tak naprawdę poza wejściem na Trzy Korony, które można zrobić bezpośrednio z Krościenka, do wszystkich innych szlaków trzeba dojść albo dojechać do Szczawnicy? Nie, jak się to nazywało? To nie była Szczawnica. Moje przygotowanie. Krościenko nad Dunajcem. Wieś w Polsce. To chyba kiedyś miało prawa miejskie, ale przestało mieć. Krościenko nad Dunajcem. Tutaj jest Sokolica. Szczawnica, dobrze pamiętałem. Trzeba było dojść do Szczawnicy. A do Szczawnicy z Krościenka mieliśmy 5 km, czy jakoś tak. Więc zanim weszliśmy na szlak, to człowiek już trochę... Człowiek się już trochę niestety nachodził. I jeszcze chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, ale patrzę ją na mapie teraz, bo był jeden szczyt, z którego do Szczawnicy zjechaliśmy,
Ja nie pamiętam, jak on się nazywa, dlatego go teraz tutaj szukam. Ach, nie ma to przygotowanie, nie? Boberski jest zawsze przygotowany. Więc jak ja sobie tutaj szukam, to opowiem wam o tym, ponieważ w Pieninach w ogóle jest bardzo fajny ekosystem i infrastruktura. Tam oni bardzo, bardzo, bardzo dbają o to, żeby ludzie mieli wygodnie. Nie jest to prawda to samo co na Słowacji, ale jest tam bardzo dużo udogodnień, są bardzo fajne miejsca, szlaki są bardzo fajnie zrobione, można jechać na nich rowerem, można na nich iść. Niestety w Pienińskim Parku Narodowym, jak się idzie na Trzy Korony, samo wejście na szczyt, którego wtedy nie osiągnęliśmy, nie mogę znaleźć, o który szczyt mi chodziło. Sprawdzimy inaczej, będę kontynuował. Palenica, właśnie. Zakończymy sobie tą firmę, ten film zjazdem z Palenicy kolejką linową i to. Wracając do tematu. Kiedy ja byłem tam z babcią, wejście na Trzy Korony było... Końcówka była tak zwanym szlakiem czarnym, czyli wtedy... Kiedyś kolory szlaków oznaczały ich poziom skomplikowania i szlak czarny to był szlak trudny. I faktycznie był to szlak trudny, ponieważ szło się po kamieniach, z jednej strony była ściana, z drugiej strony była przepaść i był łańcuch. Tak jak teraz na Orlą Perć się idzie, czy na Rysy. Więc, a teraz zrobili tam normalnie schodki i zrobili te schodki płatne i tam jest po prostu kilometrowa kolejka. Co sobie też zobaczycie trochę, jak to wygląda na filmie. Nie weszliśmy na sam szczyt. Trochę smutno, ale trudno. Więc jeżeli chcielibyście taki bardziej relaksujący obszar w Polsce do pochodzenia sobie, do pojeżdżenia rowerem, czy do czegokolwiek innego podobnego, to gorąco zapraszam was do Pienin. I czy to do Krościenka, czy to do Szczawnicy, czy to do któregokolwiek z innego z tych miasteczek, wsi, które tam są. To jest miejsce, w którym możecie sobie pochodzić, możecie sobie posiedzieć nad wodą, możecie popierdalać hamburgery, gofry i jednocześnie możecie sobie pochodzić po górach, a jak się chwilę przejdziecie, to nawet pójdziecie sobie do innego państwa. Chyba nie mam nic więcej do dodania, to już było jakiś czas temu. Poza tym, jak już mówiłem, nie tworzyłem tutaj jakiejś takiej historii, tak po prostu sobie nagrywałem dla samego nagrywania, więc zobaczycie to wszystko hurtem, a ja postaram się pododawać tam jakieś napisy w miejscach, w których te napisy uważam, że być powinny. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, obejrzcie go do końca, ja się już z wami żegnam, zobaczycie przepiękne Pieniny, przepiękne krajobrazy, przepiękną rzekę i mam nadzieję, że zakochacie się w tym paśmie górskim tak samo jak ja. Do zobaczenia, pamiętajcie, suby, lajki, komentarze, udostępniania, to wszystko i miłego oglądania.